Siema, nazywam się Blue i zapraszam Was na filmik o grze Hello Neighbor. Będzie to bardzo wczesna wersja gry, konkretnie Alpha 2, druga wersja Alfy, taka pierwsza, którą szerszej publiczności w sumie można pokazać. Bardzo zbliżona do tego, co było widać na trailerze. Gra dotycząca włamania się do mieszkania naszego tajemniczego sąsiada i zobaczenia, co takiego ma w piwnicy. Zobaczmy więc, co takiego Władysław, Franek, Henryk schował u siebie w domu. Mamy dwie opcje. Możemy najpierw zobaczyć kawałek fabuły, albo wskoczyć od razu do akcji. Wciśnijmy sobie spację i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Bardzo ładnie. Bardzo ładna wioseczka. Fajny domek. Zajechaliśmy ładą Samarą. Ręczny. Ciśnij E, żeby wyjść. OK. Gra jest na tyle wczesną wersją developmentu, że na dobrą sprawę nie ma nawet zbytnich opcji. Nie ma nawet zbytniego menu. Spakuj rzeczy, znajdź dom, wejdź do środka, przenieś rzeczy. Nawet jakbyśmy chcieli sobie coś zmienić w opcjach, to co mnie troszeczkę smuci, to że gra jest dość ciemna, a nie bardzo da radę ją podkręcić. Gdzieś tam, mam nadzieję, w edycji filmu uda mi się to poprawić. Przenieśmy to pudełko, bo mi przeszkadza. Wyrzućmy je na środek ulicy, tak jest. Klucz jest pod kamieniem, pod skrzynką na listy. OK. O! Wrona zabrała klucz. Wracaj tu. O, dawaj. Ale dostała pięknie. Headshot. Mamy kluczyk. Ciśnij, żeby użyć. OK. Zabite dechami. Ciężka sprawa. Ale w bagażniku mamy łom. W bagażniku mamy łom. Użyjmy więc łomu. I wejdźmy do naszego nowego mieszkania. Nie wiem, dlaczego wchodzimy do mieszkania łomem, ale nie pytajmy. Mamy otwarte. Wejdźmy do środka. Lovely. Nie powiem, że trochę tu syf, ale czegoś trzeba zacząć, nie? Szafeczka malutka może. Tam coś było z tyłu. No tak, mamy jeszcze ogródek. Patrzmy. Szopa. Zamknięte. Kluczykiem nie mogę otworzyć? Nie. Jest coś w tej szopie? Chyba nie. No dobra, wnieśmy swoje rzeczy do domu, wprowadźmy się. Gdzieś tu były nasze rzeczy, jest pudełko. To chodźmy. Coś się wczytuje. O kurde. To my? Wow, to było creepy. To było bardzo creepy. Wiemy, że coś tam się w tym domu dzieje niedobrego. Coś tam się dzieje bardzo niedobrego w tym domu. Musimy więc dowiedzieć się, co jest takiego w tej piwnicy. Musimy się włamać do domu naszego sąsiada. Co się tam tak drze?
Dziecko? Oho. Zajrzyjmy przez okno. Co tutaj widać? Piwnica. Zamknął piwnicę. Na jakiś szyfr. Żebym najpierw zapukał, zamiast od razu tak wchodzić na chama. Oho! Idź nas! Idź nas, do szafy! Chyba można wejść. Co to było? Znalazł nas. O nie! Czekaj! Nie udało mi się. Zdążyłem tylko zdjąć deskę z drzwi. Wyrzućmy ją, nie jest nam... Alfa. Pamiętajcie, że to alfa. Szpikło. Ta kamera. W teorii... Sąsiad to jest oczywiście wczesny build, natomiast plan jest taki w tej grze, żeby z każdym naszym złapaniem sąsiad dostosowywał się do naszej taktyki i starał się odcinać nam drogi wejścia, utrudniać nam podróż, utrudniać nam pokonanie swojego domu. Tych domów ma też być bardzo dużo, w tej chwili jeszcze sporo feature'ów nie działa. Skupmy się, jak na przykład tutaj widzimy... A nie, on sobie teraz trenuje. On ma na sobie klucz, który potrzebujemy. Widzieliśmy ten kluczyk. A! Kurde! Nie! W normalnej grze też powinien już mnie w pełnej wersji, mógłby mnie też zakopać pod ziemią, ale... To jest co innego. Skupmy się teraz na tym, co jest nam potrzebne. Potrzebujemy dostać się do... Potrzebujemy dostać się do kuchni w tej chwili. Ja oczywiście już grałem, przeszedłem to. Jest to dość krótkie, jeżeli się wie, co się chce zrobić, dlatego na razie polecam jednak się wstrzymać z decyzją o zakupie. Nie dlatego, że jest to niefajne. Jest to strasznie fajne. Strasznie fajny pomysł, strasznie fajny styl graficzny. Zajrzyjmy przez dziurkę od klucza. Chyba go tu nie ma. Znaczy to jednak, że dalej nie wiem, gdzie on jest. Mamy wytrych. Zamknijmy za sobą drzwi. Kiedy widzi, że są że zostały jakieś drzwi otwarte, które wcześniej były zamknięte, to też reaguje. Jeżeli się wie, co się tutaj robi, to naprawdę przechodzi się to w parę minut. Dlatego od razu nie będę walczył tutaj. Jest w łazience. Sika skubany. O kurde, widzi mnie. A, wyskoczył przez okno. Nie, zostaw mnie. A, złapał mnie. Kurde. No niestety. Nie udało się tego zrobić perfekcyjnie. Może innym razem. Ale no. Oczywiście on się w pewnym momencie robi bardzo, bardzo agresywny i bardzo, bardzo czujny. Ale tak jak mówię, znam drogę, więc szybko poprowadzę was, jak to w Alpha 2 działa. Tu mamy pistolet, którym możemy go spowalniać, ale nie jest mi ten pistolet do niczego potrzebny. Potrzebny mi jest klucz. Kluczem odkręcam tutaj śrubkę. On już mi też nie będzie do niczego potrzebny. Mogę sobie teraz otworzyć drzwi na dach. O, proszę to oglądać telewizję. Z dachu wskakujemy tutaj do dziecięcego pokoju, który jest bardzo, bardzo creepy. Robi się w nim strasznie. Te drzwi są zamknięte, nie wyjdziemy nimi. Musimy sobie wybić okno, żeby wyjść przez te drzwi z tego pokoju. Słyszał to, że rozbiłem okno. Do mnie pójdzie teraz sprawdzić, co to było. Mamy kartę,
Ale to za mało. Potrzebny nam jest klucz, który on ma na pasku. Potrzebujemy też latarkę, którą ma pod telewizorem. Chyba go tu nie ma. Oj. Szafę. Potrzebujemy teraz ukraść klucz, który ma przy sobie, który pozwoli nam się dostać do magazynu. Czekajmy. Ktoś czuje, że jest gdzieś blisko. Poszedł. Chyba poszedł do dużego pokoju, do salonu. Przydałoby się wychylanie zza rogu. Tu jest lornetka. A tu jest. O kurde. O, chyba nie udało mi się dobrze wejść do szafy. Chyba niestety wyszedłem. O, od razu mnie zobaczył skubaniec. Pamiętajcie, że jest to wczesna wersja gry. On jeszcze jest troszeczkę niedopracowany, jeszcze jest troszeczkę zbyt czuły. Czasami widzi przez ściany, przez okna. Czasami my go nie widzimy, a on widzi nas. Okej, okay, to jest moment, w którym mogę go okraść. Trzeba być bardzo ostrożnym. Momenty, kiedy można go okraść, no jest ich kilka. Zobaczymy, czy mnie nie zobaczy w tej szafie, czy mi czasem nie wystaje klucz z szafy. A skończył ćwiczyć i sobie poszedł, co? Ciężko stwierdzić. Nic nie widać, nic nie słychać. Ale mamy już klucz. To już jest końcówka. Ło. Dobra, spróbujmy wyjść. Kradajmy się. Możemy się dostać do warsztatu. Z warsztatu możemy wziąć łom. O nie, zobaczył otwarte drzwi. Ach, i nas wyrzucił. Na szczęście nie tracimy przedmiotów. Mało ważne przedmioty się traci, natomiast przedmioty potrzebne do wypełnienia misji nie tracimy, więc można zrobić takie korps rany, że tak to nazwiemy, ale no wiadomo, fajniej byłoby zrobić to jednym wielkim ranem. Pewnie jeszcze taki spróbuję nagrać. Ale to nie jest jeden z nich. Tutaj chcę wam tylko pokazać kilka mechanik. Gdzieś siedzi blisko, bo słychać go. Słychać muzykę w grze, jest taka charakterystyczna, kiedy jest blisko. Zobaczył, że otworzyliśmy drzwi na zewnątrz. Pytanie, czy tam wybiegł. To wróci. O! Dobra. Dobra, teraz chcemy się dostać do tego pokoju, w którym on jest w tej chwili. Natomiast ma tu otwarte drzwi do kuchni, więc siedzi w kuchni i pewnie nas zobaczy, jak tylko wejdziemy przez te drzwi, prawda? Nie, zamknął drzwi. Spróbujmy to wykorzystać. Dobrze, teraz karta. Otworzyć drzwi. Nie, zaraz przyjdzie tu. Otwieraj, szybko. Otwieraj, jest. Światło. To jego piwnica. Strasznie tutaj. A! Coś za tymi drzwiami? Dowiemy się w kolejnej wersji bety, mam nadzieję już. Bardzo ciekawa gra Hello Neighbor, natomiast tak jak mówię, w tej chwili bardzo krótka, nie za wiele można zobaczyć. Ja nazywałem się Blue. Zapraszam do subskrybowania kanału, lajkowania filmu i do zobaczenia.